Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Jutro 3 listopada okaże się, czy Ameryka będzie normalna, czy więcej normalnych głosowała, czy będzie komunistyczna, bo więcej komunistów głosowało. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wszystko jest na szali normalności i komunizmu. Komunizm był budowany w Ameryce przez 60 lat. Ludzie się przekonali do socjalizmu teoretycznego. Socjalizm praktyczny niestety powoduje kolejki i głód. Nie jest przyjemnie. Ciekawe jest, że dużo ludzi z krajów byłych socjalistycznych, połowa, ciągle wierzy, że socjalizm można zbudować. Południowa Ameryka, gdzie nigdy nie zbudowali socjalizmu i ludzie uciekli do Ameryki z tych planowanych socjalizmów, ciągle uważają i głosują na demokratów, bo myślą, że w bogatej Ameryce się uda. No ale to takie ogólniki, takie prawdy oczywiste. Ale jeżeli kogoś jeszcze nie przekonałem, czy jeszcze się nie przekonał, na kogo powinien głosować, czy na lewicę, czy na prawicę, poza tym, że Bóg, honor, ojczyzna, a tutaj ateizm, skrobanki i koniec wolności słowa, no to można powiedzieć, że zmywarki są bardzo ważne. I to pokazuje naturę socjalizmu. Dlaczego naturę socjalizmu? Dlatego, że 10-15% ludzi pracuje dla państwa. Całe państwo, urzędy rozwija się 10-20-30% i ci ludzie kontrolują. Często ktoś się pyta, dlaczego biedni ludzie nie głosują, biedni pracujący ludzie nie głosują na komunistów, na socjalistów. No dlatego, że widzą, co tam się dzieje. Tam jest korupcja, tam w partii jest wszyscy znajomi naokoło, trzeba wstępować do partii. Wszystkie organizacje niekomercyjne, czyli te tak zwane niedochodowe, czy charytatywne są za socjalizmem, no bo oni też, cała budżetówka można powiedzieć, uniwersytety, szkoły, lekarze, dziennikarze, wszyscy, którzy jakoś tam żyją z tego, że reszta, że te 80% ludzi płaci podatki na nich, no to oni zawsze propagują socjalizm. No ale socjalizm to 80%, no to płaci coraz większe podatki. Co jest jeszcze problemem? No żeby utrzymać, czy stworzyć wizję, że ci ludzie są ważni, no to w tych wszystkich urzędach jest pełno regulacji. Trump pierwsze co zrobił, no to obniżył podatki, no a po drugie zaczął obcinać te regulacje państwowe. No w Europie no to się śmieją, że są te regulacje na temat krzywizny banana. No a w Ameryce, jeżeli mieszkasz, no to przypuszczalnie jak wkładasz te talerze, no to zajmuje na zawsze. To zajmuje na zawsze, żeby robota była wykonana, to się myje i myje i myje. No i ten nowa teraz Ministerstwo Energii ma to zmienić. Ma to zmienić, dlatego że po prostu to jest paranoja. Dwie godziny maszyna chodzi, no i jeszcze w tej maszynie można po umyciu zobaczyć musztardę, która się nie zmyła. Jak to mówią, jeżeli wielbłąd jest... Czym jest wielbłąd? No to dla śmiechu, no to mówią, że wielbłąd to był zaprojektowany przez komisję, przez komitet projektów specjalnych. No a dzisiejsza maszyna do mycia naczyń po prostu była zrobiona przez polityków i urzędników i tych, którzy regulują te rzeczy, którzy nigdy nie jedzą w domu. Oni zawsze chyba jedzą w restauracji, nie gotują w domu, nie myją w domu, dlatego, że po prostu zaczęli
musieli regulować ilość prądu, no i ilość wody, która może być używana. No i oni przycisnęli za, w czasie kogo? No, w czasie Muhammada Obamy. Muhammad Obamy w 2013 roku, jego administracja zmieniła, podciągnęła po prostu te wymagania. No i teraz wszystkie te maszyny do mycia, które działają, no to po prostu chodzą. I tak jak wspominałem, brudne talerze często są wyjmowane z tego i wszyscy się dziwią, dlaczego. Dwa lata temu taka instytucja, Instytut Współzawodnictwa Przemysłowego, złożyli petycję do Ministerstwa Energii, żeby to poprawić, żeby po prostu ta maszyna chodziła efektywniej, szybciej, żeby czyściła lepiej i tak dalej. Normalne rynkowe podejście, żeby ludzie kupowali, bo są zadowoleni, że szybko i czysto umyte. No i proponują, żeby właśnie ten cykl zmienić z 2 godzin na jedną godzinę. No i żeby to lepiej wychodziło. Oni argumentują to w ten sposób, że celem tych regulacji to było to, żeby konserwować i oszczędzać wodę i energię elektryczną. No ale patrząc tak jak socjalizm jest teoretyczny i socjalizm praktyczny, no to tutaj ta teoria tej maszyny do zmywania jest kompletnie inna niż praktyka. W praktyce, jak ludzie zaczęli wyjmować talerze z musztardą czy z ketchupem i musieli skrobać, no to doszli do wniosku, że w zasadzie no to trzeba wziąć wstępnie umyć z lewo zmywaku, albo co najmniej opłukać, no i wtedy dopiero myć w maszynie do mycia naczyń, czyli wody, tak jak miało oszczędzać, no to wody nie oszczędza. Ta maszyna, która była kupiona jako oszczędna, zużywa swoją wodę, no ale to ekstra woda wychodzi, tak? Niektórzy bardziej leniwi po prostu nie będą opługiwali, ani nie będą zmywali, no i po prostu puszczają raz i puszczają drugi raz, tak? Także, że w tym wypadku to nie ma ani oszczędności wody, ani oszczędności energii. No i to pokazuje właśnie, że socjalizm, że regulacje, no to ilu tam urzędników jest, który to reguluje, którzy jadą i sprawdzają te fabryki, które produkują te maszyny. Ile tych przepisów, ile tych najróżniejszych książeczek jest wysyłanych i tak dalej. Także to są pasożyty żyjące na koszt podatnika, no i oni po prostu utrzymują się z tego, żeby regulować, żeby wszystko regulować. Także jeżeli zmywacie i jesteście wkurzeni, no to pamiętajcie, że jeżeli Biden by wygrał, to tych regulacji nadejdzie, nie 10, nie 100, tysiące po prostu, wszystko będzie regulowane. Każda regulacja to wymaga tysięcy urzędników, każde tysiące urzędników to wymagają, żeby były większe podatki, no i oni chcą nas po prostu zaregulować, pilnować, także jeżeli mieszkasz w Ameryce i masz prawo do głosowania, nie głosuj na lewicę, popatrz się na własną po prostu zwykłą zmywarkę do naczyń i się zastanów, do czego doprowadza, do czego Muhammad Obama doprowadził, żeby ludzie oszukiwali, tak, żeby ludzie cwaniakowali. No nie jest to cwaniakowanie na poziomie PRL-u, czy Sowietów, czy Rumunii, czy innych Kuby, no ale to jest to, co ludzie patrzą i znajdują rozwiązanie. Także ta teoria oszczędności nie ma się kompletnie jakkolwiek do praktyki oszczędności.
na urzędnicy są. Także że poprawione te przepisy czy reguły z Ministerstwa Energii, no to nie jest to na poziomie tego, że pokój na Bliskim Wschodzie czy te szczepionki dla panika 19, no to nie jest na tym poziomie. No ale to jest przykład, że taki na prosty, normalny sposób myślenia, na chłopski rozum, jak to po polsku często mówią, po amerykańsku mówią common sense, że te deregulacje czy usuwanie regulacji, no to daje jakiś pożytek dla społeczności, daje pożytek dla obywateli. Obywatele po prostu płacą i za energię, płacą za więcej przypuszczalnie za te zmywarki, tylko dlatego, że urzędnicy nakazali im to, a wynik jest kijowy, tak? Wynik jest po prostu oszukany, można powiedzieć tak, co najmniej jest oszukany. Te propozycje ludzie, którzy pisali tam opinie na ministerstw w czasie tej propozycji na stronie Ministerstwa Energii, no to ludzie właśnie wypisywali tą swoją frustrację na temat tych dziwacznych dwugodzinnych zmywań. Większość będzie bardzo zadowolona z tego, że nowe zmywarki, jeżeli zdecydują się skupić za pół roku czy za rok, kiedy zaczną produkować się nowe zmywarki, no to nie będzie to już zajmowało tyle czasu. No i zmywarka będzie zmywała, a bez poprawek. To jest właśnie ten problem socjalizmu. Ten rząd ma być jak największy i urzędników ma być jak najwięcej. Także nie głosuj na Bidena. Biden ma ten plan, 20-letni zielony plan komunistyczny. To są tryliony dolarów, to nie są miliardy, to nie są miliony. To jest po prostu rzesza pasożytów, urzędników, którzy będą regulowali wszystko. Na to wszystko przychodzi z pieniędzy podatnika. Ten biedny podatnik jednak będzie miał zabrane wszystko. No i pod konto czego? Pod konto czego? Administracja Obamy, ilu tych ludzi zdecydowała o tym, żeby te regulować te zmywarki? Także to się do tego sprowadza. Do tego się sprowadza. Trzeba po prostu popierać konserwatyzm, trzeba popierać wolny rynek. Wolny rynek sam by jednak zareagował i doszlifował się do tego, jeżeli polecaliby takie zużycie prądu czy takie zużycie wody, no ale byłoby to na poziomie efektywnym. W socjalistycznym regulacji zapomina się o zadowoleniu klienta. To jest ten problem. W wolnym rynku, tam gdzie się robi pieniądze, no to zadowolenie klienta jest bardzo ważne. W systemie socjalistycznym i nakazowym, no to zadowolenie klienta nie ma w ogóle żadnego znaczenia, są tylko przepisy do wykonania. Dlatego pamiętaj, 3 listopada idź głosuj na konserwatystów, głosuj na Trumpa, głosuj na wszystkich swoich lokalnych republikanów. Jeżeli jesteś demokratą, nie idź po prostu, bo już nie ma czasu, żeby przypisać swojej przynależności partyjnej. Jeżeli jesteś niezależny, czyli tak zwany, czy niezależna, independent, no to wybierz kartę konserwatywną, wybierz polityków konserwatywnych, no bo nie ma co wybierać socjalistów. Nie po to się przyjechało z Polski. Nie po to się słuchało Jaruzelskiego, który 13 grudnia 123 razy powiedział, że socjalizm musi być obroniony, żeby teraz głosować na socjalistę Bidena. Szczególnie, że Biden, jeżeli byłby wybrany, no to on będzie usunięty. To on po prostu będzie usunięty jak w jakiejś Rosji to, co się dzieje. No i
do tego Ameryka przez 20-30 lat zostanie jednopartyjna, bo po prostu jeżeli zalegalizują ludzi z Ameryki Południowej i Środkowej, to jest około 15-20 milionów, no i wtedy oni z prawami do głosowania przez najbliższe 20 lat będą starali się budować Wenezuelę. No wiadomo, jak Wenezuela się udała. No Ameryka zanim się wykrwawi, no to zajmie 20 lat. No i te pokolenie tych socjalistów, którzy dzisiaj by wybrali Bidena, no to za 20-25 lat zorientują się, że jednak musi być wolny rynek, że musi być jednak nagroda za pracę, a nie rozdawanie, tak? No bo jak to jest? Jeżeli jest albo równość, albo jest wolność. Nie ma jednego i drugiego. Jeżeli socjaliści mówią, że wszyscy muszą być równi, no to trzeba zabrać komuś wolność. A jeżeli jest wolność, no to to wtedy i ludzie bardziej się wyrównują. I to jest taka prawda oczywista. No ale to jest ten problem. Ten problem, że materialnie, że socjaliści chcą równości materialnej, a konserwatyści po prostu uważają, że sprawiedliwość i wolność, że wolność w zasadzie prowadzi do tego, że można wyrównać pewne warstwy czy pewne grupy ludzi. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję, ale serdecznie polecam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia i pamiętaj, głosuj na konserwatystów, na Trumpa i na normalnych.